Tym razem chciałbym wam opowiedzieć o Panasonicu Lumix S9, najnowszej propozycji firmy Panasonic w segmencie pełnoklatkowym. Uważa się, że jest to taka miniaturyzacja modelu S5 Mark II, dlatego że otrzymujemy tutaj naprawdę wysokie możliwości w tak naprawdę zaklęte w małym ciele. Natomiast powiem szczerze, że urzekła mnie ta konstrukcja właśnie pod kątem tego, że jest malutka i obiecywałem sobie, że to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Zresztą zobaczcie, jaki tutaj piękny design mamy dostępne kolory. W tym przypadku mam akurat wersję zieloną, natomiast w FotoFormie jak sobie poszukacie są też wersje czerwone, niebieskie i czarna. I przede wszystkim jeżeli patrzymy na ten aparat właśnie pod kątem niewielkiego rozmiaru to przypominają nam się konstrukcje Panasonica z segmentu Micro 4.3 i nie wiem czy wiecie ale jestem też użytkownikiem Lumixów właśnie Micro 4 to jest któryś już z moich modeli i on właściwie zapełnił taką lukę po lajce Q, którą sprzedałem jakiś czas temu, ale o tym modelu Micro 4/3 jeszcze wam opowiem, natomiast nawet jak się zestawia rozmiar tych puszek, to patrzymy, że niewiele większy jest ten nowy S9 z tym, że właśnie tak jak tutaj zresztą widać na obrazku ma pełną klatkową matrycę. Tutaj jest matryca mikro 4/3, czy też bardziej 4/3, ten rozmiar, więc jest to zupełnie inna kategoria. Natomiast w tym zestawieniu pełnej klatki z obiektywami, które rzeczywiście coś potrafią ładnie narysować, nie mówimy tutaj o tych tak zwanych pancakach, to zobaczcie, że ten rozmiar tego aparatu się staje no, naprawdę ogromny. I Tutaj ten cały urok tej miniaturyzacji traci na uwadze, dlatego że mamy niezbyt dobrą ergonomię. Jeżeli mamy ogromny obiektyw, to w zasadzie leci nam ten cały zestaw do przodu. Niewygodnie się trzyma, bo nie ma tutaj specjalnego gripa, tak jak w większych konstrukcjach. Także w tym takim zestawieniu tej wygody użytkowania, myślę, że tutaj Panasonic S5 Mark II, Byłby lepszym wyborem, jeżeli ktoś rozważałby kiedykolwiek S9 pod kątem takiego aparatu do profesjonalnej fotografii. Już się tłumaczę z tego trudnego słowa, dlatego że ta profesjonalna fotografia no to oczywiście mam na myśli tę moją specjalizację ślubną, podczas których no, przydaje się pełna klatka. Nie mówię, że to jest absolutny mus, ale w większości przypadków pełna klatka. Zdaje egzamin. Myślę, że o wykorzystaniu jeszcze mniejszych matryc w tej akurat fotografii kiedyś przyjdzie okazja porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o dobór sprzętu, to często pojawia się taka pokusa, że może kupimy coś tańszego i rzeczywiście, kiedy zestawiamy te ceny korpusów z taką profesjonalną półką, czy to w Canonie, czy to w Nikonie, czy to w Sony. To wtedy wydaje się, że no, Lumix S9 wychodzi pod tym kątem naprawdę okazyjnie. Niemniej, wydaje mi się, że tutaj, jak za tę cenę, to jednakowoż troszkę słabiej się prezentuje akurat ten aparat, ale to jeszcze za chwilę uzasadnię. Najpierw pomówmy o tym, dla kogo jest ten aparat. To jest taka propozycja dla. Ludzi, którzy chcieliby łączyć takie dziedziny, właśnie filmowania, jakiegoś prostego, vlogowania z fotografowaniem, i w zasadzie S9 to jest taka konkurencja dla linii A7C w Sony. I polecam tutaj Wam recenzję na tym kanale A7C Mark II. To jest aparat ze stajni Sony, troszeczkę właśnie mniejszy korpus, natomiast to, co odróżnia. S9 od właśnie rzeczonego A7C to jest to, że tutaj w tym Lumixie brak jest wizjera. I tutaj docieramy do takiego ważnego punktu, w którym właśnie Lumix czy też bardziej Panasonic musiał się troszeczkę wykazać takimi daleko idącymi kompromisami, zapewniając aparat, który będzie w przystępnej jak na dzisiejsze warunki cenie. Musieli konstruktorzy jakby poddać się temu dyktatowi księgowych i obciąć pewne elementy, które dla nas fotografów są bardzo istotne i mowa tutaj jest o wizjerze. Jak wcześniej prezentowałem tego Lumixa z Micro 4 /3, to tutaj jest mały wizjerek, ale on robi różnicę, jeżeli fotografujemy na przykład właśnie w cięższych warunkach pogodowych, czyli w momencie, w którym jest bardzo jasno. Tak tutaj niestety podczas kadrowania często Trzeba to robić na tak zwanego czuja, dlatego że na ekranie totalnie nic nie widać, jeżeli świeci słońce mocno. Zresztą, sami pewnie wiecie. Z minusów, które warto przywołać, to także brak migawki mechanicznej. Co jeszcze w tych czasach, w których nie doczekaliśmy się wszystkich matryc z globalnym odczytem, z globalną migawką, no to jednak powoduje, że mamy do czynienia z tym efektem rolling shutter i to nie ma dwóch zdań. Ja jestem fanem mechanicznej migawki, mam nadzieję, że ona nie odejdzie do lamusa. Tutaj niestety tego nie ma, ale warto wspomnieć, że w takiej powiedzmy drodze Panasonica do gonienia tej czołówki, jeżeli chodzi o segment pełnoklatkowych aparatów to trzeba pochwalić autofokus, który niewiele ustępuje tutaj możliwościom, które Panasonic zaimplementował w modelu S5 Mark II. Jeżeli ktoś z Was jest użytkownikiem jakiegokolwiek Lumixa, to myślę, że przerzucenie się na S9 nie będzie żadnym problemem. Tutaj się wszystko naprawdę intuicyjnie odbywa w kontekście obsługi tego aparatu. Zresztą to jest typowe dla. Pana Sonika, że nie ma takich udziwnień, że przenosi się jakieś przyciski na którąś ze stron, zawsze jest mniej więcej podobny układ, zatem tutaj mamy bardzo podobną rzecz. Także rozszyfrowanie tego aparatu nie jest jakimś tam problemem. Wspomniałem, że w przypadku S9 warto byłoby zaopatrzyć się w optykę, która pozwoliłaby. Wykorzystać możliwości, jakie daje pełnoklatkowa matryca. Natomiast, takim zestawem podstawowym, w którym ten aparat jest reklamowany, czy też chodzi w sprzedaży, jest taki obiektyw 26 mm, właśnie typu pancake ze światłem F8. I to jest taka myślę, że taka propozycja do jakiegoś fotografowania ulicznego. Natomiast też widziałem zestawy. Z obiektywem 2060, ze światłem, tutaj jest 3,5 do 5,6, i powiedziałbym, że jest to takie szkło dosyć mocno amatorskie, które może i faktycznie daje duże możliwości, jeżeli chodzi o zakres ogniskowych. Natomiast, jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, możliwości optyczne, to te, ja nie jestem tutaj w pełni zachwycony. się, że w Lumicie, w tej linii l -mount jest dużo więcej fajniejszych propozycji typu 35-50, z których wcześniej korzystałem i rzeczywiście tamte obiektywy bym polecał. Natomiast ta, ten zoom 20-60 to, to powiedziałbym, że może taki do podróży zdałby się. Natomiast zobaczcie, że on jest Dosyć duży, więc ten pantkek, którego akurat tutaj przy sobie nie mam, wydaje mi się, że byłby lepszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś szukałby czegoś takiego, co by zapewniło właśnie czy zachowało bardziej ten kompaktowy rozmiar tego aparatu, czyli ten pierwotny zamysł konstrukcyjny, który przyświecał konstruktorom właśnie w konstruowaniu tego aparatu. Natomiast ja dzięki życzliwości wypożyczalni Fotoformy zaopatrzyłem się w dodatkowy obiektyw Sigma Art 50 mm ze światłem uwaga F1.2 i jest to kolejna 50 po 50 Sony FE czy Canon RF F1.2, którą testuję tutaj na kanale, i muszę powiedzieć, że w porównaniu do tamtych drogich konstrukcji, właśnie wiodących producentów, Sigma tutaj postawiła wysoko poprzeczkę, dlatego że dała obiektyw, który jest po pierwsze tańszy od tej konkurencji, ale też optycznie bardzo dobry i poza tym że właśnie generuje przyjemny obrazek. Jeżeli analizujemy jako całokształt, kształt, to też i w tym kontekście wykorzystania jasności tego obiektywu, i mówię tutaj o tym motywie boke, daje naprawdę przyjemny boke, który może jest troszeczkę idący przy krawędziach w stronę tego kociego oczka, ale to już nie w sposób taki oczywisty, jak mieliśmy to w przypadku. Sony FE 50mm, czy też w przypadku tego RF-a Canonowskiego. I nie mówię tutaj, że jakoś po prostu bije na głowę te obiektywy. Jest bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o możliwości. Natomiast miejmy to, bierzmy to pod uwagę, że jest to też okrojone niższym kosztem. Dlatego, że jeżeli ktoś szuka jakiejś propozycji, powiedzmy alternatywnej dla tamtych szkieł, potrzebuje 50 ze światem 1-2, bo ma takie sytuacje jak na przykład właśnie. Fotografowie ślubni w kościele, że jest bardzo ciemno i potrzebuje takiego ultra jasnego obiektywu, to ta 50 może być fajną odpowiedzią, właśnie także pod kątem finansowym, jeżeli chodzi o inwestycje. S9 to jest na pewno krok w dobrą stronę. Panasonic nawiązuje troszeczkę do tej swojej tradycji. Był kiedyś taki model GM1, i wydaje mi się, że to może być taka, jakby, odpowiedź na to, Żądanie rynku, że my, jako użytkownicy, potrzebujemy też od czasu do czasu mieć jakiś mniejszy aparat, ale też nie poświęcając wszystkiego właśnie w stronę kompromisu, jeżeli chodzi o możliwości czy też wielkość matrycy, bo czasami rzeczywiście taki aparat kieszonkowy, który dawałby możliwość wydrukowania czegoś w większym rozmiarze, byłby tutaj upragnioną alternatywą dla użytkowników. Natomiast wydaje mi się, że S9 troszeczkę wyprzedza swój czas, yy, idzie w stronę takiego właśnie aparatu, który Moim zdaniem będzie odkryty dopiero za ileś tam lat, ktoś po prostu z jakichś youtuberów, czy vlogerów, czy co tam będzie wtedy popularne, chwyci ten aparat, zachwyci się, że są różne kolory, że daje takie możliwości, że jest możliwość wgrania tak zwanych lutów, czy też bardziej pre presetów takich fotograficznych i można działać tak mniej więcej jak się działa w systemie Fuji, Natomiast dziś na pewno on będzie miał problem z przebiciem się na rynku, dlatego że ta cena wcale nie jest aż taka niska, 7,5 tysiąca za coś, co nie daje się w pełni wykorzystać w, powiedzmy w tych takich zawodowych zadaniach, chociaż ja właśnie tym aparatem i z obiektywem Sigmy wykonałem zdjęcia z... Takiej rejestracji warsztatów, które organizowała Fotoforma z takim zespołem Canon Leaders. To są warsztaty kulinarne, które będą wkrótce dostępne na stronie akademia.fotoforma.pl. I rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli ktoś by potrzebował, to oczywiście da się zrobić fajne zdjęcia tym aparatem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli tutaj mówimy o takich aparatach, które. Miałyby być wykorzystywane właśnie na zleceniach, gdzie się wiele godzin fotografuje, to niestety, ale. Trzymanie takiego aparatu bez gripu, no to jest uciążliwe, jeżeli mowa tutaj o dołączeniu większej optyki, która miałaby w lepszy sposób rysować. Ja oczywiście też przez wiele lat fotografowałem Leica Q na zleceniach i tam też jest podobny korpus, też nie ma takiego powiedzmy gripa doczepianego, też jest takie wyżłobienie na kciuk, tak jak tutaj się znajduje. Natomiast w tamtym przypadku jest to mniejszy obiektyw. Tyle nie waży, co, co ta optyka dołączana do Lumixa S9, i w związku z tym, jakoś tak inaczej się to użytkuje. O wiele łatwiej się fotografuje tamtym akurat aparatem. Ostatecznie też nie skreśliłbym tej konstrukcji. Może się okazać, że wkrótce pojawi się jakiś obiektyw, który nada sens temu. Korpusowi, dlatego że, tak jak w przypadku lajki T, która rozpoczęła serię właśnie tego mocowania tego, co dziś nazywamy tym mocowaniem L-mount, mowa tutaj o tym mocowaniu, to też właściwie ludzie się zastanawiali, że to może bez sensu aparat, może to, to w ogóle lajka przesadziła, a to się z tego właśnie cały ruch. Powiedzmy, społeczny, fotograficzny wykształcił. Także wydaje mi się, że to jest kolejna propozycja na drodze, dopiero systemu, który tak naprawdę raczkuje i systemu, który, pomimo, że już ma fantastyczne propozycje, jeżeli chodzi o szkła, tak jak wyżej wymieniona Sigma 50F1.2, czy też lajkowskie Sumiluxy. Sumi Także jest z czego wybierać, natomiast nie ma akurat takiego szkła, które byłoby. Jakoś idealnie skrojone pod ten lekki korpusik, które by jednocześnie z małym rozmiarem mogło też zapewniać doskonałą jakość optyczną i jakby dopełniać konstrukcji. Mam nadzieję, że konstruktorzy tego akurat modelu też jeszcze trochę się nad tym pogłowią i coś fajnego zaproponują. A tymczasem mamy taką kolejną propozycję. Mniejszego korpusu, który raczej będzie skierowany pod kątem e, takich hobbystów, gdzieś tam ludzi, którzy, e, dla których też wygląd zewnętrzny się liczy, e, ten taki właśnie. Kolorowy, hipsterski, troszeczkę awangardowy. Nie wiem, co sądzicie o tej propozycji pana Sonika. Dajcie znać w komentarzach. Ja na pewno chętnie się odniosę też do Waszych pytań. Ja natomiast, jeżeli miałbym wybierać którąś z propozycji pana Sonika, to obstawiam niezmiennie S5 Mark II. Tutaj akurat na kanale się pojawił w wersji X i ten aparat uważam za pełn, pełnosprawny aparat do wykonywania profesjonalnych zleceń. I ten właśnie film Wam na koniec rekomenduję. Ja nazywam się Jacek Siwko. Moje zdjęcia znajdziecie na stronie jaceksiwko.com. A oczywiście wszystkim życzę niezłych zdjęć i do zobaczenia w kolejnym filmie, o ile oczywiście subskrybujecie ten kanał, a jeżeli nie, to wiecie, że zawsze można nadrobić ten błąd. Dzięki serdecznie i do zobaczenia.